Apokalipsa świętego Jana jest tak potężnym obrazem literackim, że mimo że powstała około 2000 lat temu, to dalej czyta się ją z tętnem porównywalnym do tego, które towarzyszy Ci przy odpowiedzi na polskim albo w trakcie pierwszego pocałunku. Żeby przeczytać to dzieło, albo nawet jego streszczenie, potrzebujesz mieć psychikę ze strefą zgniotu dalej niż ciężarówka MAN TGX. I nawet wtedy, jeśli zaczynasz to dzieło będąc optymistą, prawdopodobnie skończysz je sprawdzając co 15 minut swój telefon, czy nie przyszedł Ci jakiś alert RCB. Apokalipsa jest mroczna nawet jak na standardy biblijne, a pamiętajmy, że w Biblii zawiera się na przykład historia człowieka, który dostaje luźny test na lojalność od Boga, polegający na tym, że ma rytualnie zamordować swojego syna. Albo że Bóg w pewnym momencie Starego Testamentu stwierdza, że ludzkość zbłądziła i postanawia ją naprawić, tak jak ty naprawiasz swój komputer, kiedy zawiesi ci się Excel. Czyli po prostu resetuje ją całkowicie wielkim potopem. Apokalipsa to jest pełen pakiet. Mamy historię, mamy mnóstwo porównań, mamy symbole, których jest dostatecznie dużo, żeby dać pracę specjalistom od literatury na większości uczelni humanistycznych w tym kraju. No i oczywiście motywy. Motywy, które przydadzą Ci się na maturze, ale jednocześnie na tyle życiowe, że mogą też przydać Ci się za jakieś 20 lat, jak będziesz zalegać z hipoteką i dostaniesz list od komornika. W tym materiale odpowiemy na dwa pytania, które jeśli chcesz to dzieło zrozumieć i wykorzystać w życiu, przede wszystkim szkolnym, ale też ogólnie w życiu, to musisz sobie zadać i musisz znać na nie odpowiedź. Pierwsze pytanie brzmi, o czym jest Apokalipsa i spędzimy nad tym sporo czasu. A drugie pytanie brzmi, jaka jest Apokalipsa? Zapraszam. Zacznijmy od tego, że Apokalipsa świętego Jana jest dramatyczną wizją końca świata i zawiera opis sądu ostatecznego. I wszystkie elementy tego zdania są ważne, zaczynając od faktu, że narracja w Apokalipsie jest prowadzona z perspektywy właśnie świętego Jana, czyli apostoła, który otrzymuje wizję, czy który ma wizję na wyspie Patmos, gdzie przebywa na wygnaniu i którą po prostu później ci opowiada. I to jest serio ważne, bo Jan opisuje swoją wizję w pierwszej osobie, co nadaje księdze taki intensywny i osobisty charakter. Bo przez to wszystko, co czytasz, wygląda tak, jakby mówił ci to twój kolega, który nie wiesz, czy pół godziny temu zainicjował sobie, nazwijmy to, grzybową sesję, czy próbuje cię przed czymś serio ostrzec, czy no o co w ogóle chodzi. Słowo wizja też ma znaczenie, bo święty Jan opisuje coś, co jego zdaniem stanie się w przyszłości. W trakcie, i tutaj ostatnie słowo klucz, sądu ostatecznego, czyli momentu ostatecznego rozliczenia, zejścia Boga na ziemię zgodnie z dogmatem wiary chrześcijańskiej. Apokalipsa zaczyna się dość niewinnie. Jan opisuje, że widzi Chrystusa w otoczeniu 7 świeczników symbolizujących 7 kościołów. Chrystus mówi do niego, w sensie do Jana, i zaleca mu napisanie listów do kościołów w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei, które no właśnie reprezentują takie wspólnoty wczesnego chrześcijaństwa. Każdy list ma zawierać zarówno pochwały, jak i krytykę, wskazując na mocne i słabe strony każdej ze wspólnot, ale co ważne, każdy list ostrzega też przed nadchodzącą próbą. Chwilę później Jan zostaje zabrany do nieba i widzi tam boski tron otoczony tęczą i mnóstwo innych rzeczy, które robią dobre wrażenie, ale Jan już w tym momencie czuje, że coś jest nie tak. Wait a minute! Bo jest w tej scenie też baranek Boży, w sensie dosłownie baranek, ale wygląda na martwego. W sensie wygląda tak, jakby był naraz żywym, ale już po złożeniu w ofierze barankiem, który niby symbolizuje tego baranka Bożego, którego znamy z jakichś obrazów czy z kultury, ale Jan czuje, że coś jest z nim nie tak. I teraz dowiadujemy się, że baranek Boży ma ze sobą 7 pieczęci i będzie je teraz po kolei rozpakowywać. Każda pieczęć to jedna przykra rzecz, która wydarzy się na ziemi. I to jest początek apokalipsy. Pierwsze 4 pieczęcie są łatwe. W sensie, no nie są łatwe, są okrutne, jak się akurat było na ziemi, ale są łatwe do zapamiętania, bo to jeźdźcy apokalipsy. Jeździec zwycięstwa, jeździec wojny, głodu i śmierci.
I tutaj warto pobawić się w delikatną interpretację i rozbudowanie tego, żeby miało właśnie sens. Oczywiście każdy z tych jeźdźców jest sam w sobie pełen symboliki, ale taka generalna logika jest następująca. Najpierw jest właśnie jeździec zwycięstwa, bo to jest odwołanie do pierwszego okresu chrześcijaństwa, do dynamicznego rozwoju tej religii, do pokonania zła, tego biblijnego, ale też tego realnego, na przykład pokonania prześladowców w starożytnym Rzymie, z których młody kościół wychodzi, w sensie z tych prześladowań wychodzi właśnie zwycięsko. A potem mamy kolejne pieczęcie i tu się zaczyna egzamin maturalny albo dzień w szkole, właśnie wojna, głód i śmierć, obrazujące staczanie się instytucji kościoła. W sensie możliwe, że metaforycznie o to chodzi, że tutaj święty Jan ocenia kościół jako taki, no ale ten taki bezpośredni obraz literacki to jest czterech jeźdźców apokalipsy, którzy zmieniają ziemię w Call of Duty zombie i są wywoływani w pieczęciach. Z siedmiu pieczęci po czterech jeźdźcach apokalipsy zostają jeszcze trzy. No i to są różne dziwne, nieprzyjemne rzeczy. Jest trzęsienie ziemi, jest męczenie dusz zmarłych i jest zasłonięcie nieba czernią na zawsze. I też w szóstej pieczęci jest deszcz meteorytów, który zmienia ziemię w katolicką wersję szwajcarskiego sera. Ostatnia pieczęć, ta siódma, jest dość intrygująca, bo po prostu mówi o tym, że wszędzie zapanowała cisza. I to z jednej strony nie wydaje się straszne, ale jeśli miałeś albo miałaś kiedyś egzamin ustny, na przykład na maturze albo w trakcie sesji, to wiesz, że to godna pozycja na ostatniej pieczęci. Dużo gorsza od deszczu meteorytów. Po ostatniej pieczęci wjeżdża kolejna siódemka. Jak donosi Jan, teraz widzi siedem aniołów mających siedem trąb. I jakby czemu te trąby mają być w sumie takie straszne? No, żeby zbudować klimacik, przypominam, że po siódmej pieczęci na całej ziemi zapada grobowa cisza. Więc wyobraź sobie, że patrzysz w oczy egzaminatorowi w trakcie egzaminu ustnego, 5 minut myślisz, co powiedzieć i nagle ktoś z całej siły dmucha w trąbę. I to tak złowieszczo, tak apokaliptycznie. Ta scena jest mało oryginalna w sumie, bo jest kontynuacją różnych złośliwości od pieczęci i baranka, tylko że teraz mamy właśnie trąby. Każda trąba to jedna przykra rzecz. Jest gradobicie, jest deszcz ognia 2, jest zamiana oceanów w krew, jest zatrucie rzek, zgaszenie słońca, jakby wcześniejsze nie wystarczyło, jest plaga zmutowanych szarańczy, w sensie serio, plaga zmutowanych szarańczy, jest też trąbka 6, która jeszcze raz aktywuje jeźdźców apokalipsy i trąbka 7. I tutaj znowu oryginalnie, bo trąbka 7 to już nie jest nic przykrego, tylko hymn i pochwała dla Boga i ludzi wierzących w Boga. Znowu na sam koniec przykrości, zamiast większej liczby przykrości, ostatnie coś jest takie delikatne. No to jest po prostu piosenka. W międzyczasie w niebie wielki smok, czyli szatan, walczy i przegrywa epicką walkę z archaniołem Michałem, który strąca go z nieba na ziemię. Niby spoko, że archanioł wygonił szatana z nieba, ale z drugiej strony, no, wypchnął go na ziemię. Trochę słabo z jego strony. Na ziemię wychodzą jeszcze dwie bestie. Jedna z morza, z oczywiście siedmioma głowami, siedmioma rogami i siedmioma diademami. I to jest naraz symbol zła, ale też bluźnierstwa, bo potwór ten szuka na ziemi ocalałych i mówi im, że to on jest teraz najważniejszym prorokiem i należy mu się cześć, którą ludzie, którzy dalej z jakiegoś powodu żyją, bo prawdopodobnie mają jakieś kody na nieśmiertelność, właśnie mu oddają. W sensie ci ludzie, którzy przeżyli na ziemi, w większości będą teraz czcić tego fałszywego boga. Fake news. Sir, go ahead. To swoją drogą nie zwiastuje najlepiej, ale o tym zaraz. A potem na tej samej ziemi pojawia się drugi stwór, który również nie ma nic wspólnego z dobrem, ale wygląda bardzo niewinnie. Jest taki, znowu, podobny do baranka otwierającego pieczęcie. W sumie nie wiadomo, co jest z nim nie tak, ale na pewno coś z nim jest nie tak. I ta bestia nazywa się serio fałszywym prorokiem i to jest źródło tego słynnego w symbolice i w numerologii 666, bo to jest tak zwane znamie antychrysta albo znamie bestii. I tutaj jest tak, że w zależności od tego, kogo spytasz, to jest około 1000 interpretacji, czego symbolem jest liczba 666, ale jako znamie antychrysta, każda z tych interpretacji mówi, że jest to rzecz jednoznacznie zła, że wiąże się z szatanem, że jest to zdrada Boga i generalnie, no nie najlepiej mieć właśnie znamie bestii. Prawdopodobnie to jest taka interpretacja w miarę legitna, liczba 666 to jest nawiązanie i symbol cesarza Nerona, władcy Rzymu na początku chrześcijaństwa i osoby, której udało się skrzywdzić prawdopodobnie każdego żyjącego w jego czasach wyznawcę tej religii. Ale to tylko jedna
jedna z interpretacji. Wspominam ją po to, żeby jakkolwiek nadać sens tym numerkom, które cię tutaj atakują. I teraz możemy wrócić do fazy dosłownego grillowania ludzkości. Hell yes! Bo wjeżdża teraz po 7 pieczęciach i po 7 trąbach 7 mis, albo 7 czasz, które dokładniej mówiąc są tak zwanymi czaszami gniewu Bożego. No bo miski gniewu Bożego brzmiałyby jakoś tak cringe'owo trochę. Nie będzie pewnie dla ciebie już teraz niespodzianką, że nie mają nic fajnego do zaoferowania ludzkości. Co ciekawe, wylewają je anioły na polecenie Boga. No i co dostaje Ziemia? Dostaje trąd, jest znowu powtórka upałów i deszczu ognia, jest powtórka zamiany wody w krew, jest ciemność po raz trzeci. I co ciekawe, są też tarcia polityczne i upadki imperiów, bo takie coś zakłada misa numer 5. Tutaj myślę, że ze spokojem można założyć, że to jest wizja upadku Rzymu, który odbywa się na polecenie Boga i któremu święty Jan, delikatnie mówiąc, nie kibicował. W sensie nie kibicował Rzymowi, a kibicował jego upadkowi. Wreszcie jest też tak zwany Armagedon, również uruchomiony przez jedną z mis, czyli walka każdego z każdym na ziemi. I co ważne, Armagedon oznacza oczywiście różne rzeczy, tak kulturowo, czy nawet w literaturze, ale przede wszystkim na potrzeby apokalipsy jest to miejsce. W sensie właśnie w miejscu, które się nazywa Armagedon, ścierają się armie wszystkiego, co na ziemi żyje i co ma jeszcze siłę po tych wszystkich pieczęciach, trąbkach i czaszach się po prostu bić ze sobą i jeszcze ma ochotę się mordować. Misa siódma podsumowuje to wszystko i jeszcze raz syłając wszystko wszędzie. W sensie wszystkie poprzednie przykrości. Przy opisie tej pieczęci z uprzejmości Jan informuje czytelnika, że nie tylko cały świat teraz jest zniszczony, ale też, jakby to nie było jasne, też Babilon, istniejące na świecie miasto, uosabiające grzeszników, pełne rozpusty i zepsucia, ten Babilon też jest zniszczony. No i tutaj musi wjechać symbolika, bo właśnie Babilon reprezentuje wszelkie siły przeciwstawiające się Bogu i takiej moralności boskiej, moralności chrześcijańskiej, a jego zniszczenie symbolizuje zwycięstwo sprawiedliwości i świętości. To znaczy, w sumie reprezentowałoby, gdyby nie fakt, że jest to dosłownie element opisu, kiedy cały świat jest niszczony wszystkim, co się da od początku tej opowieści. No ale to pomińmy, bo Babilon jest serio wyszczególniany i pokazywany jako triumf dobra nad złem. Nie rozumiem dlaczego, ale chcę ci to zaznaczyć, bo tak się ten wątek interpretuje. I teraz na to wszystko, na to pustkowie, wjeżdża armia Boga i pokonuje dwie bestie. Fałszywego Boga i fałszywego proroka. Więzi smoka, który teraz okazuje się być szatanem, ale w sumie już to powiedziałem wcześniej. Także armia Boga wjeżdża, no i robi szybkie 3-0 dla armii Jezusa Chrystusa. W tym momencie na ziemię schodzi właśnie Jezus, który najpierw przez 1000 lat rządzi i odbudowuje ziemię, a potem ma dogrywkę ze smokiem, który się w jakiś sposób w międzyczasie uwolnił, ale Jezus wygrywa i wszystko kończy się nowym Jeruzalem. Nowym miastem zbudowanym ze złota. I to jest szalenie ważne i zależy mi, żeby teraz zwrócić na siebie twoją uwagę. Powiem to tak prosto, jak się da. Apokalipsa nie jest o zniszczeniu świata, ani o zniszczeniu grzeszników. W sensie jest o tym, świat jest w niej zniszczony i to jak już ustaliliśmy około 25 razy, ale później odradza się na nowo pod panowaniem Boga. I cały ten proces to jest apokalipsa. Dwa ostatnie rozdziały, czyli serio, sporo miejsca w tym utworze stanowi dosłownie opis nowego Jeruzalem, które nie ma nic wspólnego z plagami, które wcześniej wymieniłem, które jest po prostu idealnym miejscem do życia, połączeniem Eldorado i Sopotu. Po ostatecznym sądzie, czyli jak już się wszystko co złe dokona, stare niebo i stara ziemia znikają, a na ich miejsce pojawia się nowa rzeczywistość. Jak twierdzi Jan, całkowicie wolna od śmierci, bólu i smutku. Opis Nowego Jeruzalem jest bogaty w symbolikę i przedstawia miejsce, które jest bezpośrednim mieszkaniem Boga wśród ludzi, czyli zupełnie nową formą życia i takim nowym paradygmatem, nie na chwałę Boga, tylko dosłownie z Bogiem. To jest takie ostateczne, najwyższe marzenie wszystkiego, co ma związek z chrześcijaństwem, każdego chrześcijanina. Jeszcze jak? I to jest właśnie zawarte w apokalipsie. Na koniec dostajesz opis miasta ze złota na kształcie idealnego sześcianu z doskonałością i harmonią. Miasto posiada 12 bram na cześć 12 apostołów i 12 pokoleń rodu Izraela. Jest osobiście strzeżone przez anioły, a jego bramy są zawsze otwarte, symbolizując wieczne zaproszenie i dostępność Bożej obecności. Znowu, to jest część opisu w apokalipsie. W mieście jest nawet tron dla Boga i dla baranka, ale nikt nie otwiera przy nim pieczęci, ani nie wylewa żadnych czaszy gniewu bogów, bo
Bóg na koniec apokalipsy stosuje całkowicie bezstresowe wychowanie swoich baranków bożych, w sensie dzieci. Nie ma też tak w sumie czego i kogo wychowywać, bo wszystko jest po prostu idealne. Z jego tronu wypływa rzeka życia, która jest oczywiście krystalicznie czysta i przepływa przez sam środek miasta. Oh my God! Wow! Po obu stronach rzeki rośnie drzewo życia, które wydaje 12 plonów i którego liście służą do uzdrawiania narodów. No, jest dość cukierkowo. Ten obraz symbolizuje takie kompleksowe, kompletne odrodzenie życia i wieczne zaspokojenie, moralne, ale też fizyczne. I to jest jeden z najpotężniejszych, takich najbardziej kuszących obrazów utopii w literaturze w ogóle. I znowu, ostatni raz to powiem, to jest nieodłączna część apokalipsy. I wniosek, z jakim zostawia nas święty Jan, czyli Bóg potrafił być naprawdę zły i bezlitosny i w ogóle zrobić różne dziwne rzeczy, ale na koniec wszyscy żyjemy w świecie idealnym razem z Bogiem. I to tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli o czym jest apokalipsa. Teraz gwarantuję Ci, że w każdej sytuacji sobie poradzisz. Nic tu więcej nie ma. Mamy wizje, dziwne plagi i dużo złego, a potem nieskończone dobro. Nice. Teraz drugie pytanie, niestety równie ważne. Jaka jest apokalipsa? Odpowiem dużo krócej, bo szanuję Twój intelekt, ale też dlatego, że prawdopodobnie mogę polegać na Twoim ogólnym zrozumieniu stylu biblijnego, bo znasz styl biblijny, prawda? Jeśli nie, to rekomenduję Ci mój odcinek o Biblii. Jest dość długi, ale po nim na pewno poznasz styl biblijny i Biblię w ogóle. Styl apokaliptyczny, który wywodzi się właśnie ze stylu biblijnego, to język i kreacja wykorzystywana do tego, żeby opowiedzieć o końcu wszystkiego, co istnieje, i to już na logikę wymusza od artysty nieco więcej gimnastyki. Serio trzeba się postarać, żeby stworzyć przekonującą, wiarygodną konwencję apokaliptyczną. Charakterystyczne dla tego typu utworów są intensywne, często symboliczne obrazy i narracje, które ukazują i dążą do dramatycznej konfrontacji między dobrem a złem, często wykorzystując siły nadprzyrodzone albo kosmiczne. No, apokalipsa, którą właśnie omówiliśmy, ale też apokalipsa jako styl, to jest przede wszystkim zderzenie światów. Kontrast. Kontrast barw, kontrast dobra ze złem, światła z ciemnością, dobrego zachowania z takim, które jest w ewidentny sposób krzywdzące. Obrazy literackie albo po prostu obrazy, czy inne dzieło kultury próbujące stworzyć czy odwzorować apokalipsę będą eksponować wojnę, cierpienie, brzydotę, kataklizmy, bycie nie fair. Takim typowym elementem tego stylu jest również rola proroka albo jakiegoś wybranego bohatera, który otrzymuje właśnie te objawienia dotyczące przyszłych wydarzeń lub pełni kluczową rolę w nadchodzących zmaganiach, których jest właśnie narratorem, który opowiada nam, tak jak święty Jan w OG Apokalipsie, który mówi, co się dzieje, co się zmienia, kogo teraz je szarańcza. W kulturze obrazów apokalipsy jest mnóstwo i są one na różnym poziomie. Bo na przykład taki film Mad Max pokazuje apokalipsę w sensie świata, który mógłby być światem, przez który przeszły na przykład plagi apokalipsy, na przykład te zmutowane szarańcze, i w którym, co ważne, toczy się walka o zasoby. Zasoby, które są w bardzo dużym stopniu ograniczone. To jest taki dość łatwy do wychwycenia, po prostu lore zniszczonego apokalipsą świata. Ale musimy tutaj pamiętać, że to jest najmniej apokaliptyczna apokalipsa, bo taka prawdziwa apokalipsa to jest proces przemiany z tym dobrym zakończeniem. W podobnym sensie można znaleźć nawiązania, czy w ogóle wykorzystanie tego stylu w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który w swoich utworach opisuje właśnie zagładę, krew, śmierć, walkę opartą o kontrasty i strach i takie przerażenie, jakie towarzyszy ludziom w trakcie właśnie apokalipsy. W sensie opisy te są do siebie podobne z tych opisów biblijnych. W tym sensie stylizacja apokaliptyczna w kulturze często pełni funkcję ostrzeżenia przed potencjalnymi zagrożeniami dla ludzkości, a także służy jako narzędzie do eksploracji tematów moralnych i egzystencjalnych, zmuszając odbiorców do refleksji nad kwestią ludzkiej odporności, zdolności do odbudowy po katastrofie itd. No i właśnie w tym sensie idealnie, żeby wjechała Hanna Kral Zdążyć przed Panem Bogiem. Tematem tej książki jest życie w warszawskim getcie. Opowiadanie z perspektywy Marka Edelmana, człowieka, który przeżył piekło właśnie w getcie i był ostatnim przywódcą powstania, jest znowu pełne makabrycznych, bestialskich opisów, różnych zachowań, strachu, śmierci i wszystkiego, co znajdziesz w tej OG apokalipsie. Wjeżdża też tutaj w sumie w tym kontekście Przedwiośnie Żeromskiego, gdzie jest makabryczny obraz rewolucji w Baku. Też zawiera w sumie takie właśnie typowe apokaliptyczne opisy. W mieście płyną na przykład rzeki krwi,
no domyślamy się, że jest to przenośnia, ale taka robiąca duże wrażenie. Na ulicach odgrywają się jakieś sceny mordów i tak dalej. Zło w wizji Żeromskiego, tak samo jak u Baczyńskiego, jak i w Mad Maxie, czy w tej OG Apokalipsie, dotyka każdego. I to jest też szalenie ważne. Bardzo ciekawy spin na Apokalipsę dostajemy też w Dżumie, która jest opisem w sumie bardziej reakcji na warunki Apokalipsy i analizą psychologiczną tego, co ludzie robią w jej obliczu. W obliczu trwałej, całkowitej i beznadziejnej sytuacji. Pośród śmierci, od której nie da się uciec, która wybiera swoje ofiary całkowicie randomowo, większość ludzi ogarnia panika, każdy czuje się zagrożony, no i właśnie Albert Camus stara się odpowiedzieć na pytanie, co się w takiej sytuacji dzieje w twojej bani. Ale więcej nie zdradzam. I na koniec podrzucam też rozmowy z Katem, które nigdy nie będą w żadnej podstawie programowej, ale to jest Apokalipsa dla właśnie ludzi, o których powiedziałem na początku tego materiału, że mają psychikę silniejszą niż ciężarówka MAN TGX. Bo w kategoriach Apokalipsy w rozmowach z Katem zostaje opisana zagłada warszawskiego getta, którą poznajemy razem z panem Jurgenem Strupem albo Stropem, który kierował akcją tak zwanej likwidacji getta w Warszawie i był dosłownie autorem Apokalipsy, którą poznajemy i to ze wszystkimi szczegółami. I to jest mega mocne, bo ten człowiek naraz opisuje okrucieństwa, które sam zlecał, które sam nadzorował i które w pewien sposób nawet zaplanował i nie ma żadnej potrzeby, w sensie nie czuje takiej potrzeby, żeby z nich się jakoś specjalnie tłumaczyć. To jest taka ciemność naprawdę wielopłaszczyznowa, ale raz w życiu każdemu polecam. I jeszcze raz polecam tak ogólnie pamiętać o tym, że Apokalipsa to jest cały ten proces. W sensie taka OG Apokalipsa zaczyna się niewinnie, później mamy obraz jakiejś rozpaczy i w ogóle zniszczenia, a na końcu mamy tą nową, lepszą rzeczywistość. This is a process, it's a process, it's a process. Okay? Na koniec segment, który może być ciekawostką, którą usłyszysz i zapomnisz, ale też możesz spędzić analizując go resztę swojego życia, czyli symbolika Apokalipsy Świętego Jana. Bo jest to utwór, tak jak już mówiłem, pełen symboliki i wie to chyba każdy. Ale od razu powiedzmy sobie dlaczego. Dlatego, że Apokalipsa naraz robi mega dużo rzeczy. Po pierwsze, opowiada mocarną historię ze zwrotami akcji. No, jest początek, jest jakieś rozwinięcie, jest koniec, jest morał. No, mega legitna historia. Po drugie, jest to tekst mający utwierdzać wiernych w wierze, przerażać niewierzących i wahających się. Czyli taki trochę propagandowy. Po trzecie, jest to też tekst autorefleksyjny, diagnozujący sam Kościół chrześcijański i procesy, które w nim zachodzą. Po czwarte, jest to forma tekstu, który rozbudowuje wiarę chrześcijańską o kolejne zdarzenia. Jakby no, każde z tych zadań jest trudne, a Święty Jan robi wszystkie te rzeczy naraz i jeszcze prawdopodobnie pisząc tę Ewangelię robi rzut za trzy do kosza i buduje obwodnicę Krakowa. W sensie, no, szacun, Święty Janie. Sztywniutko, tak! I właśnie symbolika się tutaj przydaje po to, żeby na skróty konkretnym odbiorcom sygnalizować konkretne rzeczy. No to jedziemy. Na początek liczba 666, znana jako liczba bestii, pojawia się w 13 rozdziale Apokalipsy i jest jednym z najbardziej tajemniczych symboli w całej w ogóle Biblii. A to już coś mówi. Tekst mówi, że jest to, tak jak już wspomniałem, liczba człowieka i liczba bestii, która wychodzi z morza i która współpracuje z bestią na ziemi. Istnieje wiele interpretacji tego symbolu, ale takie dwie, które mi się podobają, to po pierwsze, no właśnie ta historyczna i polityczna, mówiąca o tym, że jak się nad tym zastanowić, to 666 jest zakodowanym odniesieniem do cesarza Nerona, którego imię w języku hebrajskim może być zapisane tak, aby jego liczbowy odpowiednik, nie wchodzimy tutaj w szczegóły, wynosił 666. Drugie znaczenie symboliczne mówi o tym, że liczba 666 może symbolizować niepełność lub niewystarczalność w kontekście do liczby 7, która symbolizuje pełnię i doskonałość, bo 7 to jest liczba boska, a właśnie 666 to jest taka super turbo nieidealnie liczba, która chciałaby być siódemką, ale jej się nie udało. Po drugie, co prawdopodobnie właśnie krzyczysz przez cały ten odcinek, jest liczba 7, czyli jeden z najczęściej występujących symboli w Apokalipsie, która ma głębokie znaczenie teologiczne. Jest jej w ogóle pełno w Biblii i interpretacji jej obecności jest tyle co chrześcijan, ale generalnie liczba 7 symbolizuje doskonałość i taką pełnię i kompletność. Występuje w różnych kontekstach, takich jak na przykład 7 kościołów, 7 pieczęci,
pieczęci, 7 trąb, 7 czasz gniewu i wszystko to ma na celu podkreślenie, całkowitość, pełnię i taką kompleksowość Bożego planu. W sensie serio, to jest akurat dość ważne, że przez używanie liczby 7 święty Jan podkreśla Boży porządek, w przeciwieństwie do tego chaosu i zła, które reprezentują na przykład dwie bestie. W sensie Bóg mówi, jeżeli plag albo pieczęci, albo nie wiem, czegoś innego było 7, to znaczy, że jest to metodyczny plan boski, a nie dzieło przypadku, czy jakiejś zawiści, czy właśnie, czy dzieło zła. Każda z plag, każdy z elementów tych 7 rzeczy, które się dzieją, to jest kolejny krok w realizacji Bożego planu, który jak wiemy kończy się dobrze. I właśnie po to ta 7. Mocne, mocne. Z symboli ogólnie wrzućmy sobie dodatkowo jeszcze jeźdźców Apokalipsy, którzy mają konie. I te 4 konie symbolizują różne aspekty sądu Bożego. I tutaj, co ciekawe, ważne są dla analityków literatury kolory. Bo biały koń symbolizuje zwycięstwo. Czerwony wojnę, czarny głód, a blady śmierć. Część postaci w Apokalipsie ma białe szaty w różnych momentach. Te, noszone zwłaszcza przez tych, którzy zostali zabici za słowo Boże, symbolizują czystość, świętość i zwycięstwo. Bo w Apokalipsie faktycznie giną wierni, ale właśnie giną w inny sposób niż reszta. W białych szatach, jako wyróżnione osoby, które na pewno zaraz trafią do nieba. Na koniec jest jeszcze wspomniany przeze mnie kilkukrotnie smok, który pojawia się w Apokalipsie i reprezentuje szatana, czy też diabła, głównego antagonistę w tym dziele. Smok jest obrzydliwy, no i to samo w sobie jest w pewien sposób symboliczne, ale też jest potężny. Jest też oczywiście z drugiej strony baranek, który jest obrazem Jezusa Chrystusa. Symbolizuje jego ofiarę i zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. A zniekształcony baranek, który podaje się za właśnie fałszywego Jezusa, jest reprezentacją, no właśnie, z jednej strony wyśmiewania poświęcenia Jezusa, a z drugiej strony faktycznego podszywania się pod Boga. Faktycznego problemu chrześcijaństwa, jakim byli, czy jakim są fałszywi prorocy. I mógłbym tak bez końca, jeśli chcesz tego więcej, to znajdziesz na ten temat mnóstwo tekstów. Ja stawiam tutaj kropkę i mam nadzieję, że to, co teraz omówiliśmy, sprawiło, że Apokalipsa po pierwsze jest dla ciebie zrozumiała w sensie symbolicznym, to znaczy, czyli mniej więcej rozumiesz, o co świętemu Janowi chodziło, i też z drugiej strony jesteś w stanie ułożyć to sobie w takim logicznym ciągu, to znaczy wiesz, co się w Apokalipsie stało. Nie żeby przydało ci się to w trakcie rozmowy o pracę, ta wiedza też raczej nie pomoże ci włączać się do ruchu z drogi podporządkowanej, ale wydaje mi się, że akurat serio warto te rzeczy wiedzieć. Dzięki, że oglądasz moje rzeczy, polecam ci inne filmy na tym kanale, w kontekście tego materiału przede wszystkim film o antyku i o Biblii, no i resztę w sumie też, ale to już nie w kontekście tego filmu, tylko tak w ogóle. Dzięki i cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to, i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.